Kulisy Manipulacji. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Gujska. Piotr Glisiewicz. Przed chwilą z telewizji Republika wyjechał na kopach automat Nestle, taki do batoników, który przez lata stał w telewizji Republika. Nie ma już dzisiaj dla niego miejsca z racji na postawę firmy Nestle. A my porozmawiamy w dzisiejszym programie o tym, jak trwa i jak się rozpada jedność Europy i jedność polskich ośrodków medialnych w sprawach Ukrainy. Jarosław Kaczyński wypowiedział w Kijowie słowa, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez prezydenta Zełenskiego o misji pokojowej NATO na Ukrainie. No i zaczęło się od Tomasza Lisa po Marcina Rolę z W Realu 24. Bardzo ciekawa będzie ta analiza i nią się zajmiemy dzisiaj w Kulisach Manipulacji. A Państwa i naszego gościa już widać. Witamy Cię, Adamie, tylko bardzo serdecznie. Adam Borowski. Pięknie się kłaniam. No to, zobaczmy, jak na słowa Jarosława Kaczyńskiego o misji pokojowej zareagowała moskiewska prawda. Tak, ta sama osławiona moskiewska prawda, ale tym razem już w internecie czytamy coś takiego. Hiena Europy Polsza w jagiwajet mir w trietu mirowuju wajnu. Polsza nie zdjęła nikakich wywodów, iż swoich trioch raz zdjęła. Czyli hiena Europy Polska pojawia się o Polsce tak jak o Ukrainie. Nie wyciągnęła żadnych wniosków z trzech rozbiorów. I teraz chce wojsk NATO na Ukrainie. Wielka nerwowość po stronie rosyjskiej, w tym momencie wielka złość. Rogozin mówi do Jarosława Kaczyńskiego, przyjedź do Smoleńska, co jest przyznaniem się do tego, że Smoleńsk był zbrodnią. O tym jeszcze porozmawiamy, a zobaczmy, jak reagowały nasze media. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Tytuł w zasadzie jest troszkę podobny jak w tej prawdzie. Czy Kaczyński chce wojny NATO z Rosją? W Kijowie padły słowa, które paść nie powinny. Wojciech Maziarski z tej samej redakcji, zobaczmy sam tytuł, bo on mówi wszystko. Błazę Nada Kaczyńskiego w Kijowie. Tak napisał Wojciech Maziarski. No i jeszcze Tomasz Lis na Twitterze, reakcje na gorąco. Kaczyński chce misji pokojowej, co on bredzi. Misja pokojowa NATO i innych sił. Wodzuś poszalał. Tak pisał Tomasz Lis, który niegdyś robił sławny wywiad z Dmitrijem Miedwiediewem, pokazywany w trzech rosyjskich telewizjach. Takie standardy dziennikarstwa w czasie tego ocieplenia z Rosją spełniał Tomasz Lis. W tym czasie w mediach światowych raczej ta misja czterech premierów wzbudzała podziw i słowa Jarosława Kaczyńskiego, zanim zaczęli się odzywać realiści, tak zwani z Zachodu, w mediach, również w mediach niemieckich, raczej budziły podziw. Adamie, jak oceniasz te reakcje mediów na słowa Jarosława Kaczyńskiego? Totalnie doszli po prostu już do ściany, po prostu do ściany. Po pierwsze się nie uczą, bo przypominam, jak zareagowali na list Jarosława Kaczyńskiego do polityków Zachodu, który ostrzegał ich w swoim czasie przed zbyt bliską współpracą z Moskwą, przed uzależnianiem gospodarek zachodnich od gazu rosyjskiego. I wtedy pamiętamy dokładnie te same drwiny, prawda? Że to jest wbrew interesom Polski i tak dalej, i tak dalej. Po prostu było dokładnie to samo. I teraz Jarosław Kaczyński razem z premierem wybrali się na Ukrainę rzeczywiście w bardzo, że tak powiem, odważnej misji, bo przecież niebezpiecznej, trochę podobnej do misji gruzińskiej Lecha Kaczyńskiego i z jasnym przesłaniem.
To rzeczywiście niewiarygodne jest, że my możemy drwić i szydzić z naszych podstawowych interesów, bo misja pokojowa, zatrzymanie wojny na Ukrainie to jest absolutnie w naszym interesie, w naszym polskim, narodowym interesie, zapewniającym nam bezpieczeństwo po prostu na przyszłe lata. Nie, oni po prostu po to, żeby szydzić z opozycji, po to, żeby z lidera tej opozycji, szydzić z rządu, przepraszam, żeby szydzić z lidera, no... ugrupowania, które rządzi, po prostu są gotowi na największą podłość, głupotę. No i można powiedzieć, ja tu się nie boję tego słowa, i po prostu zwyczajnie zdrady interesów polskich. Bo wiemy na przykład dzisiaj, czytałem już, że Dania powiedziała, jesteśmy gotowi wysłać tam wojsko. Ja uważam, że... No, Jarosław Kaczyński jest wizjonerem. To nie ulega nam najmniejszej wątpliwości. I ja uważam, że wejście rosyjskich wojsk, wejście natowskich wojsk na teren Ukrainy nie grozi żadną wojną. Ukraińcy dowiedli tego, że mit rosyjskiej niezwyciężonej armii po prostu padł. Kiedyś udowodnili to Czeczeni, prawda? Udowodnili to, wygrywając pierwszą wojnę czeczeńską, a drugą prowadząc przez 5 lat. Na powierzchni 16,5 tysiąca kilometrów. Ukraina ma ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tą ilością wojską nie są w stanie jej pokonać. Pod warunkiem oczywiście, że Ukraińcy chcą walczyć, a Ukraińcy chcą walczyć. Udowodnili to. Płacą ciężką daninę krwi za to, żeby byli niepodlegli. I cała Europa... Damie, ale przepraszam, ja wejdę w słowo, bo ja mam wrażenie jednak, że muszę stanąć, przepraszam, w obronie tych dziennikarzy, których cytowaliśmy, bo ty mówisz, że oni się nie uczą. No ja myślę, że jednak się uczą. Tylko myślę, że uczą się czego innego niż ty się spodziewasz, żeby się uczyli. Bo jeżeli ty myślisz o tym, że oni uczą się na przykład na własnych błędach i uczą się rozumieć i właściwie oceniać politykę Federacji Rosyjskiej, no to rzeczywiście tego się nie uczą, ale myślę, że nawet nie są tym zainteresowani. Oni uczą się działać kolejnych działań propagandowych, takich, które w tych okolicznościach będą sprzyjały Federacji Rosyjskiej. I to przecież jest dokładnie to, z czym mamy do czynienia. To są ludzie, którzy tymi swoimi i publicystyką, i wpisami w mediach społecznościowych, oni nie reprezentują interesu Rzeczpospolitej Polskiej. Oni moim zdaniem reprezentują interes Federacji Rosyjskiej, bo to przecież Władimir Putin, Sergej Ławrow, Dmitry Miedwiediew, ten taki, przed którym lis się tak kłaniał w pas, to oni mówią o III wojnie światowej, więc ci panowie wszyscy, oni zaczęli grać w tym chórze, bo uznali, że w Polsce można. Jak o misji pokojowej mówił Wołodymyr Zełenski, to głupio im było śmiać się i drzeć łacha, poniżać ukraińskiego prezydenta, który siedzi w tej chwili w obleganym przez Rosjan Kijowie, który fantastycznie walczy, steruje obroną swojego państwa i jest w tym nad wyraz skuteczny. No ale jak zaczął o tym mówić Jarosław Kaczyński, no to można powiedzieć, że ich ośmielił, bo to pozwoliło tej rosyjskiej propagandzie właśnie wejść z tym przekazem głębiej na polski teren debaty publicznej. I myślę, że dokładnie z tym mamy do czynienia. To nie jest to, że ci ludzie są, nie wiem, przestraszeni albo że troszczą się o los Polski. Nie, oni po prostu uruchomili siebie, być może sami, być może co niektórych ktoś inny uruchamia. To już nie wnikamy w te mechanizmy, bo one są w tej chwili nie do końca widoczne. No ale sami wstawili się w chór propagandy Federacji Rosyjskiej. No i tak to po prostu wygląda. Trudno to naprawdę interpretować inaczej. To jest w tej chwili wbrew interesowi Rzeczpospolitej Polskiej. Mało tego, to jest wbrew interesowi Ukrainy. No i tak to należy po prostu oceniać. To, że Tomasz Lis, który niegdyś robił wywiad z Dmitrijem Miedwiediewem, zachowuje się w ten sposób, nikogo nie dziwi. A my musimy powiedzieć o zachowaniu innym, o zachowaniu Marcina Roli z telewizji w Realu 24. Czytamy komentarze w internecie pod naszymi programami, tam się często pojawiają.
jacyś zwolennicy Konfederacji. Bardzo szanujemy zwolenników Konfederacji i mało tego, szanujemy zwykłych ludzi, którzy tam trafili z pobudek patriotycznych. Mam takie rozmowy teraz z kibicami Lecha, przecież 25 lat na mecze Lecha chodziłem i mówię im, popytajcie starszych kibiców, którzy swoje przeżyli i potem oni mówią tak, masz rację. Marcin Rola i jego no, nieprawdopodobny ruski słowotok. Posłuchajmy. Pomagać należy humanitarnie i tylko humanitarnie. My jesteśmy za mały miś, żeby fikać Putinowi, któremu nie wiadomo, co się stało. I bierzmy najgorszy scenariusz, faktycznie mu odwaliło i zwariował. Więc jaki dla niego będzie problem wziąć atomową walizeczkę i pierdyknąć jakieś z rakiety jakieś miasteczko 30-tysięczne w Polsce? No jaki? Zresztą ciągle mnie o to tyrpali, że dlaczego taki antyrosyjski jestem, tak? Z drugiej strony słyszę potem takie głupoty, że ja jestem ruskim agentem, tak? Wiecie, przepraszam, ja mogę naprawić, nie mam z tym problemu, żeby pójść na ABW i być przesłuchanym. Zresztą na 100% mnie już zweryfikowali na wskroś. Pewnie i tak jestem podsłuchiwany, więc serdecznie pozdrawiam oficera prowadzącego. Ja nawet nikogo nie znam w Rosji, wiecie, to i potem słyszę takie głupoty, że ja jestem ruskim agentem. Jak ten owczy pęd się skończy, jak zobaczymy, o kurczę, brakuje mi kaski, albo jej nie mam, nie ma gazu, nie ma prądu, nie ma co do garnuszka włożyć. I trochę przeszkadza nam ta osoba z drugiego pokoju, którą przyjęliśmy, a teraz nagle nam śmierdzi, bo zajmuje nam łazienkę i lata nam po chałupie. No, jestem wtedy bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw wtedy. I znowu powiem, a nie mówiłem. Rola ostro, jak często się chwali. Jeszcze zanim to skomentujemy, Rola, zanim ta wojna się zaczęła, no bo to jest tak, mówię jakby tymi wartościami kibicowskimi, że jak ktoś się bardzo mocno pomyli albo bardzo mocno, bardzo ostro gadając brednie, te brednie się ujawnią, on za nie przeprosi, no to za chwilę nie gada równie radykalnym, pouczającym innych tekstem. Posłuchajmy Roli, bo to aż nieprawdopodobne. Zobaczcie teraz, czym się zajmują? Pierdołami. Wymyślili sobie wojnę na Ukrainie. Banda tłumoków. Jaka wojna na Ukrainie? Ograł was Putin jak dzieciaki w piaskownicy po prostu, jak dzieci, jak małe dzieciaczki się zabawił wami. To jest geopolityka dzieci w przykrótkich spodenkach. Żadnej wojny, żeby nie było na Ukrainie, nie będzie. Nie będzie. To była ściema dla frajerów. Chyba tylko ci nasi się w to dali zrobić. To, że żadnej wojny na Ukrainie, Rosji, Ukrainy nie będzie, to już od samego początku mówiliśmy. Ale jest drugie niebezpieczeństwo. Ukraina dostała miliony sztuk praktycznie za darmo broni. Nie chcę straszyć, jako typowy ruski agent, nie chcę straszyć, ale żeby to się cholera nie skończyło tak, że lufy tych karabinów będą odwrócone w polską stronę. Wiecie, to... No, tak może, żeby... Nie chcę straszyć. Ale żeby w najgorszym przypadku tak nie było. Bo tutaj wiecie, różnie może być. Poza wszystkim... To ja powiem może od razu do tego, co tam, tej informacji, która się pokazywała, żeby 1% przekazać panu Roli i jego kolegom, no to rzeczywiście można się tylko podchwycić to słowo, którego on użył, frajer. Proszę nie być frajerami, proszę po prostu nie płacić za... Na tego typu, nie wiem, czy powiedzieć w ogóle w krótkich spodenkach, czy on już po prostu bez gaci siedzi, jakby to obrzydliwie nie brzmiało. No ale w każdym razie warto się powstrzymać i przynajmniej dłużej zastanowić, czy jest sens wspierać tego człowieka. Adamie, powiedz, co myślisz o tego typu no, w wypowiedziach na początku żadnej wojny nie będzie, wszyscy frajerzy, zagrożeniem jest Ukraina. Jakby można powiedzieć, takie idealne wprowadzenie do tego, co później władze Federacji Rosyjskiej mówiły, bo one też mówiły o tym, że tam sami naziści, faszyści, trzeba, zresztą przypomnijmy, że ta wojna, jak państwo by zapomnieli, to nie jest wojna, to jest operacja, która ma na celu zlikwidowanie faszystów i nazistów. Rozumiem, że to są ci, co się pan Rola bał, że zaczną w niego strzelać.
Tak, to jest specjalna operacja wojskowa. Za tą wypowiedź o tej wojnie, to on po prostu nie powinien się nigdy pokazać już na antenie, prawda? To on gdyby miał odrobinę wstydu ten facet, prawda? Masz rację, pani redaktor, że on tam musiał siedzieć już bez gaci, prawda? To jest chłopiec, który w ogóle... Być może on nie jest ruskim agentem, bo to nie trzeba być, żeby ruskiej agenturze służyć. No, wszystko, co mówi, wszystko, całe te obie wypowiedzi to jest po prostu woda na młyn, po prostu... To jest to, co Rosjanie chcieliby, żeby tutaj w Polsce był taki przekaz. Dokładnie ten sam. To jest tak, czy agent, czy głupi, to nie ma znaczenia. To nie służy Polsce. To jest zdrada Polski. Zresztą warto, przepraszam Adamie, ja wejdę w słowo i jeszcze dopowiem. Warto też zwrócić uwagę, w jaki sposób on przedstawia, w jaki sposób mówi o obywatelach Ukrainy. Najpierw jeszcze przed wybuchem wojny. Mówi o tym, że to są ludzie, którzy są gotowi, rozumiem, nas mordować, bo skoro na zachód mają być te lufy, no to na zachodzie jesteśmy jako żywo my. Ale później już, kiedy wojna wybuchła, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kiedy ogromna rzesza ukraińskich kobiet i dzieci po prostu uszła przed wojną do Polski, to mówi już o ludziach, którzy będą śmierdzieć. Tak, więc to za każdym razem to są takie określenia. Albo to są ludzie, którzy są gotowi nas mordować, no a jeżeli już z tym przekazem dojść nie można do ludzi, bo nie można w tych okolicznościach, bo to Ruscy mordują, no to przypadkiem to będzie mówił, że będą śmierdzieć. Znaczy przyznam szczerze, to już jest naprawdę taki objaw, znaczy to jest przykład takiej najbardziej prymitywnej, ja nie powiem, że kremlowskiej, bo on jest taki, przepraszam, podwórkowy burek i tam on nie jest kremlowski, ale takiej prymitywnej propagandy z czasów początku PRL-u. To jest właśnie ten typ, tam, przepraszam, wyrywany od pługa, jeszcze trzonek w zębach trzyma, no ale właśnie w ten sposób się zwraca, w ten sposób opisuje świat. Tak i on przede wszystkim, armia rosyjska jest silna strachem, wyłącznie na tych, na których napada. Ona jest silna strachem. I on ma nas straszyć. My mamy się Rosji bać i przed Rosją klękać, prawda? Mamy po prostu spełniać Rosji życzenia. Właśnie Rosję, właśnie Ławrow określił te życzenia. NATO ma się wycofać do 89 roku, prawda? Nie ma być. My mamy tutaj być, Polska nie ma być w NATO. Wiecie co, poza wszystkim ktoś, kto jest narodowcem, patriotą i mówi o swojej ojczyźnie za małym miś, żeby sikać Putinowi. No właśnie, co to za język? Co to jest za język? Romana Dmowskiego, Obozu Wielkiej Polski, Narodowych Sił Zbrojnych, to jest język zupełnie kogoś innego. Tam jeszcze zabawna pomyłka z tym oficerem prowadzącym, no bo jeśli ktoś kogoś inwigiluje, to nie jest jego oficerem prowadzącym, jest oficer, który go rozpracowuje. Panie Roland, nie wiem, skąd się u pana wzięła ta pomyłka, bo ona jest cokolwiek zabawna. Przeskakujemy do politycznie poprawnych klimatów. Wyborcza, Gazeta Wyborcza, w gruncie rzeczy grająca w jednym chórze z Marcinem Rolą w tej sprawie, chociaż inaczej to jest rozłożone na głosy. Oburzona, że Europę w Kijowie reprezentuje Jarosław Kaczyński. Poprosimy o planszę. Pan profesor Maciej Kisilowski pisze coś takiego o tym, że Kaczyński reprezentuje Europę. Nie pomaga oczywiście tutaj postawa naszych zachodnich sojuszników, czyli zachodni sojusznicy powinni się w tej sytuacji bardziej odciąć od Jarosława Kaczyńskiego. Jest ponurym żartem, że w Kijowie Radę Europejską reprezentuje między innymi Jarosław Kaczyński. Człowiek, który po 89 roku poświęcił większość swojego politycznego życia na walkę z fundamentalnymi wartościami europejskimi. Demokracją konstytucyjną, państwem prawa, prawami człowieka, w tym prawami kobiet i opresjonowanych mniejszości. Człowiek, który nie poświęci żadnej okazji, by jątrzyć i psuć z takim trudem budowane stosunki polsko-niemieckie, gwarantujące Polsce
bezpieczeństwo oraz szerzej stabilność Europie. Tak jest. Stosunki polsko-niemieckie, nie przeciwstawianie się polityce pani Merkel, pana Scholza, to gwarancja, że w Europie będzie stabilnie. Że... Jeszcze pana Schrödera zapomniałeś. Tak, tak, jeszcze pan Schröder i tam wielu innych polityków, którzy siedzą w kieszeni różnych spółek energetycznych. Ale najlepszym przykładem jest ostatnie posiedzenie Bundestagu, gdzie naprawdę w dramatycznych okolicznościach przecież mordowanego narodu ukraińskiego prezydent Zełenski zwraca się, żeby zrobili coś, że oni bronią wartości europejskich bez Niemców, bez ich udziału, że ta ropa i ten gaz płyną tymi rurociągami w dalszym ciągu. Mało tego, ostatnio czytałem, że jak wojna się rozpoczęła, to do tych surowców energetycznych płynie dużo więcej, mimo sankcji i tego wszystkiego. I on się zwraca do nich z prośbą o to, żeby coś zrobili, prawda? Coś zrobili, żeby spróbowali zatrzymać tą wojnę, przez są bardzo bliskimi sojusznikami Putina. I oczywiście prezydent Zełenski zebrał brawa na stojąco, wszyscy stali, bili brawo, tylko potem cisza, kompletna cisza. Pani prowadząca obrady złożyła życzenia dwóm posłom, bo akurat mieli, prawda? A potem zajęli się klimatem. No. Tam się nic nie dzieje na wschodzie. Zajęli się klimatem. Nie, oni się nie zajęli klimatem, Adamie. Oni się zajęli szczepieniami na koronawirusa. A, czy szczepieniami, przepraszam. To jest tyle samo warte po prostu, co... Tam się dzieje coś historycznego, co może powstrzymać Rosję na wiele lat. Że nie będziemy żyli w strachu przez najbliższe nasze dzieci, wnuki. Nie będą żyły w strachu. Można Rosję powstrzymać, tylko trzeba naprawdę zdecydowanego działania. Propaganda szczepionkowa Putina już przestała mieć znaczenie. Konta dawnych antyszczepionkowców, sprawdźcie różnych swoich znajomych w internecie, dzisiaj są kontami przeważnie prorosyjskimi. A kolejny tekst z Gazety Wyborczej. Wojciech Czuchnowski pisze o hienach smoleńskich. Była wypowiedź prezydenta Zełenskiego, który mówi o Smoleńsku i o tych, co od początku wiedzieli, co tam się stało, a nie mówili, bo się bali Rosji. Była wypowiedź wicepremiera rosyjskiego Dmitrija Rogozina, o której powiedziałem na początku, czyli wypowiedź, której straszy Jarosława Kaczyńskiego nowym Smoleńskiem tak naprawdę, czyli no przyznanie się do tego, bo dlaczego teraz się nie przyznać, skoro straszymy świat tym, że jesteśmy mordercami, no to mordujemy na Ukrainie, ale przecież jeszcze większy postrach, jeśli przyznamy się do tego, że mordowaliśmy w Smoleńsku. Zobaczmy planszę. Wojciech Czuchnowski pisze coś takiego. Hieny smoleńskie wykorzystują wojnę na Ukrainie, by wrócić do gry. Ku zdziwieniu naszemu tam się nie pojawia na zdjęciu Zełenski, nie pojawia się Rogozin, pojawia się Tomek Sakiewicz jako redaktor naczelny Gazety Polskiej. Przypomnijmy, co jeszcze Czuchnowski, kiedy był raport techniczny, strasznie niewygodny dla Rosji, mówiący prawdę o tym, co stało się w Smoleńsku, jak wtedy zachował się Czuchnowski. Dziękuję. Wojciech Czuchnowski, Gazeta Wyborcza. Panie Antoni Macierewicz, chciałem powiedzieć, że jest pan kłamcą, przestępcą i w przyszłości odpowie pan przed sądem wolnej Polski za kłamstwa i szkody poczynione państwu polskiemu oraz pojedynczym ludziom. Zadawanie panu pytań nie ma żadnego sensu. Żegnam. Proszę bardzo, kto następny? No i jak oni dzisiaj wyglądają? Chciałoby się powiedzieć, Adamie, 30 sekund. Nie, oni wiedzą, nie, ja myślę, że oni również wiedzą, co tam się stało, że oni mają świadomość, że tam był zamach. Tylko ten lęk, po prostu ten niewolniczy lęk, prawda, że mogliby głośno wyrazić prawdę o Smoleńsku, powoduje, że idą w zakłamanie, w kłamstwo. To dla nich jest wygodne. Ja myślę, że to jest taka świadoma, po prostu świadoma robota. No, kłamią po prostu, bo tak mają, no i tyle.
Adam Borowski był dzisiaj gościem kulis manipulacji. Żyjemy w momencie, w którym tezy, które wiedzą o tym Stalin, nasi widzowie, głosiliśmy przez lata, powtarzają teraz wszyscy, a pomału zaczyna się tak już robić, że nie wszyscy, że powstają nowe narracje mające rozmyć winę Rosjan i znowu przekierować tą postawę na jakieś wewnętrzne konflikty, na zupełnie inne rzeczy niż to, co dzieje się, to, co mówią chociażby ludzie, młodzi ludzie, również lewicowi pod rosyjskimi ambasadami. Bardzo dziękujemy. Adam Borowski był Państwa i naszym gościem. Dziękujemy Ci, Adamie, bardzo serdecznie. Państwu również dziękujemy, ale gorąco zachęcamy, proszę, z Republiką pozostać i do zobaczenia. Do zobaczenia.